Jest już współbudowana ta wizja hash gru, tak? Wizja marki, dzięki której ten mafijny układ, ja się zgadzam w pełni, że to jest mafijny układ, on wygra wybory samorządowe, być może, tak? Bo już rozdają drzemiki malinowe, tak? Filmik, o którym pan Andrzej wspominał, jest propagowany na profilu hash gru w internecie, gdzie kilka tysięcy osób za miejskie pieniądze zdobytych widzi propagandę Platformy Obywatelskiej. I między innymi pod tą marką był prowadzony budżet obywatelski. Zabrakło mi tam jawnego głosu sprzeciwu radnych prawicowych gruziąckich, tak? Zabrakło kampanii informacyjnej. Nie bawmy się 2 tygodnie przed wyborami w kampanię partyjną, tylko brakuje kampanii informacyjnej. Mieszkańcy są niedoinformowani, co się dzieje i jak się dzieje i za czyje pieniądze.